Chciałem Was powitać na pierwszej swojej konferencji jako burmistrz miasta Niedrzec Podlaski. Za moimi plecami widzicie Państwo moich przyjaciół, którzy lub dostali się do Rady Miasta, lub trochę mniej skutecznie rywalizowali o fotel radnego. Jesteśmy po pierwszej sesji Rady Miasta. Dzisiaj zapadły jedne z pierwszych decyzji. Trochę przykro, bo ludzie, którzy mówią dużo o współdziałaniu, współpracy, porozumieniu, chęci współdziałania, tą wolą współpracy, współdziałania i chęciami się nie wykazali. Odbyliśmy z opozycyjnym klubem co najmniej kilka spotkań, tak aby porozmawiać o przyszłości naszego miasta. Jednak każda z tych naszych propozycji była raz za razem odrzucana. Myślę, że to nie jest współpraca i to nie jest dialog, czego przykładem były dzisiejsze głosowania tak naprawdę. Trochę przykro, bo trzeba pamiętać, że to mój komitet wyborczy wprowadził największą ilość radnych do nowej Rady Miasta. Czas pokaże, czy klub, który ma obecnie większość w Radzie, podoła tym wyzwaniom, które będą stały przed nimi. Podczas swojego przemówienia w czasie sesji mówiłem także, że nie chciałbym mieć Rady Miasta na telefon swoich zwierzchników politycznych. Nie chciałbym Rady, w której większość będą miały osoby, które będą siały zamęt. Co najmniej dwie ostatnie kadencje Rady Miasta Niedrzec Podlaski pokazywały to, że można bez względu na barwy polityczne współdziałać, współpracować i robić dobre rzeczy dla rozwoju naszego miasta. No niestety jest jak jest. Oczywiście ze swojej strony deklarujemy współpracę, ale pamiętajcie Państwo o tym, że żeby współpraca była możliwa, to tej współpracy muszą chcieć dwie strony. Wychodziliśmy tak naprawdę do kolegów, których tutaj nie ma z nami, z ręką na sercu, no jednak te nasze propozycje nie zostały przez nich uwzględnione. Być może to trochę dla nich za szybko, być może jeszcze przyjdzie czas na jakieś otrzeźwienie i podjęcie tej rękawicy do współpracy. Mam nadzieję w tym wszystkim, że w tym całym zamieszaniu nie chodzi tylko o odbieranie telefonów od swoich politycznych pryncypałów i nie chodzi tak naprawdę tylko o stołki. To tyle w temacie pierwszego punktu mojego, o którym chciałem powiedzieć. Drugim punktem jest to, myślę, na co wszyscy czekają tak naprawdę. W całej swojej kampanii, przez całą swoją tą karierę samorządową mówiłem, że samorząd to nie jest miejsce na politykę, a na ludzi dobrych, sprawdzonych, skutecznych i na ludzi, którym można zaufać. Dlatego chciałem Państwu przekazać za pośrednictwem mediów to, że moim zastępcą już mniej więcej od połowy maja będzie pan Arkadiusz Myszka, człowiek, który pracował w samorządzie i w urzędzie, teraz pracuje jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To mężczyzna, na którym nigdy się nie zawiodłem. To człowiek, do którego dzwoniłem tylko raz i nie musiałem dzwonić drugi raz, żeby się upewniać, że temat jest załatwiony. To człowiek z wykształcenia po ochronie środowiska, ale także po rachunkowości i finansach. Myślę, że ta jego wiedza, kompetencje, ale też doświadczenie samorządowe, którym dysponuje, będą mu pozwalały spełniać tę swoją rolę najlepiej, jak tylko potrafi. Za chwilę Arek powie kilka słów jeszcze, mam nadzieję, od siebie, ale chciałem także wspomnieć, że no od jutra zakasam rękawy i do roboty, krótko mówiąc. Być może trzeba będzie przemyśleć pewne decyzje inwestycyjne, które podjęliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji. Być może niektóre są bardziej potrzebne niż inne, ale to już kwestia jakby moich decyzji i zastępcy. Myślę też, że niektóre mogą trochę dłużej poczekać, a niektóre musimy zrealizować trochę szybciej. Szanowni Państwo, po wystąpieniu Arka oczywiście będzie czas dla Was, ale chciałem także wspomnieć, że chciałbym podnieść trochę relacje z prasą może na wyższy poziom i jeżeli będziecie Państwo wyrażali taką ochotę, to myślę, że takie spotkania w formie konferencji będziemy organizować częściej, ale to już tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od Was. Wiecie, że nasza współpraca układała się bardzo dobrze i tak chciałbym, żeby pozostało, bo sama władza i sprawowanie tego urzędu to nie wszystko, jeszcze trzeba o tym skutecznie informować i w miarę obiektywnie. Na co dzisiaj bardzo, bardzo liczę z Waszej strony. Myślę, że szczerość i pewnego rodzaju odwaga, o której mówił ksiądz dziekan, jest zarówno potrzebna władzy samorządowej, ale także mediom, bo w dzisiejszych czasach trudno mówić czasem o rzeczach dobrych. Przeważnie mówimy o tych rzeczach złych. Arku?
Ta decyzja, którą przed chwilą pan burmistrz ogłosił, wyczekiwana od dawna, ale pozwólcie, że ja zacznę od gratulacji dla państwa radnych, dla pana burmistrza, dla wszystkich, którzy przed chwilą złożyli ślubowania. Przed państwem bardzo intensywny czas, nie ukrywam, że ciężki. Jako samorządowiec z 21-letnim doświadczeniem wiem, co mówię, to naprawdę nie jest łatwa sprawa, nie jest łatwa praca, ale też przyjemna. Panu burmistrzowi dziękuję, Pawłowi właściwie, bo nie ma co ukrywać, że znamy się od wielu lat, jeszcze z czasów, gdy byliśmy szeregowymi pracownikami Urzędu Miasta. Zapewne będziecie państwo mieli pytania, tak jak powiedział pan burmistrz, będzie na to chwila. Ja może tylko krótko się przedstawię. Pracę w Urzędzie Miasta rozpocząłem w 2003 roku w Wydziale Ochrony Środowiska. Nie od razu po studiach, bo pracowałem przez chwilę w Lublinie, gdzie kończyłem studia na Politechnice Lubelskiej, a także na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii. Później jeszcze miałem kilka epizodów podyplomowych, studia między innymi na KUL-u, na UMCS-ie, na Akademii Podlaskiej. Posiadam certyfikat księgowy. To takie moje najważniejsze, jakby w skrócie, dokonanie naukowe. Mieszkam w Międzyrzecu od urodzenia praktycznie, z tą krótką przerwą na studia i pracę zaraz po studiach. Mam tutaj wspaniałą żonę Agnieszkę, dwie córki, nie tu Agnieszkę. Moja żona jest pedagogiem, uczy od wielu lat w Zespole Placówek Oświatowych nr 3. Córka starsza Weronika, która przed chwilą, kilka dni temu właściwie skończyła z wyróżnieniem liceum imienia Prusa w Sielcach. Jutro przystępuje do egzaminu maturalnego, właściwie całego maratonu, więc trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. Młodsza córka Daria, która uczy się w klasie wojskowej w liceum imienia Emilii Plater w Białej Podlaskiej. Tutaj też mieszkają moi rodzice, teściowie. Mam jeszcze psa i kota. Tak do kompletu. Tak jak powiedział pan burmistrz, funkcję wiceburmistrza obejmę 15 maja, dlatego że też nie możemy z dnia na dzień zostawić Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jest tam sporo tematów, które muszą być kontynuowane. To są przygotowania do różnych imprez, do kąpieliska latem i tak dalej, i tak dalej. Więc nie możemy tego zostawić całkowicie na barki nowej osoby, która przyjdzie do MOSiR-u. Oczywiście ta osoba nie zostanie bez naszej pomocy. Ta zmiana dyrektora odbywa się w innych warunkach niż to było, kiedy ja przychodziłem, ponieważ ja zostałem jakby wrzucony na głęboką wodę i musiałem sobie sam radzić z wieloma problemami tej firmy. Myślę, że udało się. Pan Paweł Łysańczuk jest już trzecim burmistrzem, który powierza mi funkcję kierowniczą w samorządzie, więc mam nadzieję, że jeśli do tej pory mogły być jakieś komentarze, że to przypadek albo pomyłka, to może trzy osoby już pod rząd się nie myliły. Mam taką nadzieję. Dla mnie osobiście jest to bardzo wielka nobilitacja i zaszczyt pracować na rzecz naszego miasta, co od wielu lat też robię. Tak jak powiedziałem, jest to ciężka praca, ale bardzo satysfakcjonująja. Znaczy plany są ogólnie znane, bo pracowaliśmy nad tym wszystkim dosyć długo. Pewne rzeczy mówiłem bardzo, bardzo ogólnie. Myślę, że przed nami duże wyzwania. Już w połowie maja otwieramy przetarg na budowę żłobka i przedszkola. Przed nami też pewne inne zamierzenia jeszcze inwestycyjne, ale o tym będę państwa informował już na spokojnie, bo dzisiaj może będzie zbyt dużo emocji, ale wszystkiego państwo będziecie dowiadywać się w swoim czasie. Tak? Słuchajcie, dzisiaj jest tak wyjątkowy dzień, że po jednej rybce w barszcz. Trzeba pamiętać też o tym, że dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji to jest bardzo, bardzo ważna funkcja w naszym mieście, bo mamy dużo obiektów, będą jeszcze nowe.
musimy sprawdzić, znaleźć na to stanowisko sprawnego zarządcę, taki, który sobie z tym wyzwaniem podoła, a co nagle to po diable. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję Państwu serdecznie. Do widzenia. Dziękujemy bardzo.